W minionym tygodniu prezentowaliśmy relację ze spotkania szabasowego, czyli występu zespołu Klezmaholics. Rozpoczął on festiwal kultury żydowskiej, który przez 3 dni odbywał się w Biłgorajskim Centrum Kultury. Dziś zaprosimy na informację z pozostałych wydarzeń kulturalnych, które w ramach święta odbywały się w różnych punktach naszego miasta. Święto Słowa to projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty dodaj do ulubionych. A Święto Słowa rozpoczęło się od rozmów o słowie pisanym z Bellą Schwarzman-Czarnotą, polską publicystką, która w swoim wykładzie przedstawiła Ester Kreitman, siostrę Izaaka Baszewica Singera, która, o czym niewielu z nas wie, była również pisarką. Zawsze dziewczyny miały trudniej, kobiety miały trudniej. Trudniejszy dostęp do wiedzy, trudniejszy dostęp do wyjścia na zewnątrz. Trudniejsze życie, jeśli obierały niekoniecznie za mąż pójście i sprowadzanie na świat dzieci. Zajmowanie się czymkolwiek w sferze publicznej napotykało na opór. Estera Kreitman urodziła się jako pierwsze dziecko w 1891 roku w rodzinie Singerów. Wydała tylko dzięki swojej determinacji 2 powieści i tomik opowiadań. Dlaczego jeszcze ona nie funkcjonuje w obiegu w Polsce? Ja wtedy odpowiadam, że no pewne próby podejmowałam, ale jakoś to się nie spotkało z zainteresowaniem. Już są bracia, wszyscy znają braci, to po co nam ktoś trzeci? W sobotni wieczór mistrzowie słowa, laureaci kilku ostatnich edycji organizowanego przez Biłgorajskie Centrum Kultury konkursu recytatorskiego imienia Izaaka Baszewica Singera, wystąpili ze specjalnym koncertem w reżyserii Andrzeja Głowackiego. Dlaczego? Teraz już nie pytam. Oburzenie na rzeczywistość idzie w pustkę. Jest dziecinnym dąsem. Jestem bardzo mocna. Teraz. Buciki sprzedam, żeby móc pociągami wdać się tłuc. To wszystko po to, żeby z tobą być. Świat uśmiecha się i drwi, klamka, której brakło drzwi. Kochany, czekamy. Sobotę zakończyła prapremiera spektaklu Ostatnia Miłość, a w niedzielę punktualnie o godzinie 11 Dorota Skakuj zabrała kilkanaście osób na spacer śladami biłgorajskich Żydów. Niewiele jest śladów takich namacalnych Żydów biłgorajskich, niemniej jednak trzeba dojść aż na cmentarz przy ulicy Marii Konopnickiej. Ale chciałabym też, żebyśmy poszli wszyscy na ulicę Lubelską, na ulicę Targową, ale przeszli też na ulicę 3 Maja. Czyli tam, gdzie w czasie II wojny światowej było getto żydowskie, bo ono nie było w jednym miejscu, tylko w dwóch. Żebyśmy przeszli kawałek główną ulicą miasta, ulicą Kościuszki, wcześniej Tarnogrodzką, czy główną, to już w zależności, jak ona się tam w którym okresie czasu nazywała. Bo tutaj przede wszystkim mieszkali biłgorajscy Żydzi. Żebyśmy właśnie zobaczyli, gdzie była synagoga, gdzie były budynki, te główne takie użyteczności publicznej dla ludności żydowskiej. I tak nie śpiesząc się, no myślę, że zajdzie nam jakieś 1,5 godziny. Swoje wspomnienia z dzieciństwa i mowę dzieciństwa przedstawił Samuel Acmon-Wircer. Niezwykłe losy dziś dyrektora teatru w Tel Awiwie, urodzonego w Biłgoraju i władającego 8 językami, który musiał nauczyć się ich podczas tułaczki przez wiele krajów, zanim dotarł do Izraela. Moja polszczyzna pochodzi stąd. Tutaj dostałem, jak powiedzieć, korzenie polskiego przez moją ulubioną do bodzie się dzień nauczycielkę panią Jasińską. I miałem jeszcze zaszczyt, wspomniałem tylko ostatnio to, że będąc w Uzbekistanie, kiedy dojdziemy do tego, jeżeli dojdziemy, byłem w domu dziecka, bo do domu dziecka polskich uciekinierzy. Żydów i Polaków razem. A moim nauczycielem, mentorem w tym domu dziecka był profesor Henryk Markiewicz. Szmulik Wircer wspominał dziadków, Biłgoraj sprzed wieku i oczywiście Singera, który w jego życiu pojawiał się już w opowieściach mamy. Moja matka była zaproszona przez tego rudego Icka, bo on był rudy, a między Żydami rudymi w Polsce nie za dużo rudych jest. Czarnych więcej niż rudych. No i on poszedł do teatru, dowiedział mój dziadek,
Józefa Rapoporta, że jego córka starsza miała troje córek. Poszła do teatru. No, bez niczego. Poszedł do teatru, doszedł do niego. Ty z tym rudem idziesz? Tak, tak, do domu! W tym roku wychodzimy poza warszawskie opłotki, napisała w liście do Biłgorajan Gołda Tencer, pomysłodawczyni festiwalu Warszawa Singera, którego wstępem był Biłgorajski Festiwal Kultury Żydowskiej. I właśnie podczas finału publiczność mogła uczestniczyć w wyjątkowym koncercie nawiązującym do wielokulturowości Biłgoraja, czyli w weselu żydowskim. Skrzypek na tym dziwnym dachu. Życie i serce się krwawi. Wspominam dawną miłość tego lat 30. Współczesnej mojej żonie ja caluski kradłem. Ja byłem narzeczony. Ach, jakżem ją pieścił. Chciałem ją zjeść z zachwytu. Ach, czemu nie zjadłem? To była relacja z festiwalu, a teraz kilka słów o miłości, ostatniej miłości. Spektakl zatytułowany Ostatnia miłość powstał na podstawie sztuki Izaaka Baszewisa Singera. Na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury w sumie wystawiany był 5 razy, za każdym razem gromadząc liczną publiczność. To opowieść o niespodziewanej miłości starego, samotnego człowieka, polskiego Żyda. Oprócz niego w sztuce pojawiały się jeszcze 3 postaci. Tragikomedia według Singera wzrusza i bawi jednocześnie w dużej mierze dzięki wspaniałym kreacjom aktorskim. Harry mieszkał w Miami. Bogaty, bardzo bogaty i jeszcze bardziej samotny. Za nim straszne doświadczenia wojny i Holokaust. Przed nim jesień życia, smutna, szara i przygnębiająca. Tak się mu przynajmniej wydawało. Tak było, dopóki Harry nie spotkał Ethel. Jestem pana nową sąsiadką z mieszkania obok. Nazywam się Ethel Brockelers. Śmieszne nazwisko, prawda? To nazwisko mojego zmarłego męża. Z domu jestem Goldman. A ja jestem Harry. Z domu Bendiner. W rolę Harry'ego Bendinera wcielił się Samuel Atzmon-Wirzer, założyciel teatru Jiddisch Spiel z Izraela. Sztuka Ostatnia miłość na podstawie Izaaka Baszewisa Singera miała swoją światową premierę w 2005 roku w Izraelu właśnie. Grana była w języku jidysz. W minionym tygodniu w języku polskim grana była na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury i to kilka razy. Do Biłgoraja spektakl trafił dzięki osobom, które dbają o pamięć przodków, mówi Atzmon-Wirzer. Ja myślę, że dla mnie to jest wielki zaszczyt, że biorę w tym udział. Jest to coś w tym, jakby powiedział, ma w sobie więcej niż jeszcze jedno przedstawienie, dobre czy nie. Ja myślę, że publiczność uzna w tym. Oprócz tego
W sztuce mówi się o Biłgoraju, o Frampolu, o Zamościu, o Szczebrzeszynie i tak dalej. Bo ta cała idea tego, żeby rozprostraniać Biłgoraj. Bo dla mnie Biłgoraj jest moim rodzajem miastem. Ja jestem bardzo gordy, bo moje dziecko tutaj bardzo pamiętam ku dobremu. Ostatnią miłość pierwszy raz w Biłgoraju można było zobaczyć w minioną sobotę. Oprócz Samuela Wircera w spektaklu zagrali Alicja Jachiewicz-Schmidt w roli Ethel, Stefan Schmidt jako Mark oraz Ewa Kozłowska jako Hawa. Sztuka wzrusza i bawi, jest w niej miejsce i na nadzieję, i na wątpliwości, tak jak to zwykle bywa z miłością. Zrobimy jeden duży. A ten możemy sobie kupić mieszkanie w Tarabinie. Mieszkanie? Tak. Albo w Tyberiadzie, tam są te źródła, które leczą reumatyzm. Albo w Paryżu. Wie pan, ile mam pieniędzy? Haremu też pieniędzy nie brakuje. Tęskni jednak za czymś innym. Za obecnością drugiego człowieka, z którym będą snuli wspólne marzenia. Paryż nocą. Wyjedziemy na wieżę Eiffla i obejrzymy to miasto z góry. Zanim widzowie zobaczyli sztukę na scenie, aktorzy przez kilka tygodni przygotowywali się w pobliskim nadrzeczu malarni Fundacji Kresy 2000. Dzisiaj panu wybaczam, bo dzisiaj u mnie święto. Święto? Czemu wczoraj pani mi nic nie powiedziała? Spokojnie, panie Bendiner. Mam na myśli wspólne zjedzenie obiadu. Chowaliśmy się między krzakami i paliliśmy. W dżdżnicy? Tak. I wtedy ojciec mój to odkrył, złapał mnie za uszy, bo ściągnął mnie przez rynek aż do domu, zamknął mnie w domie. To były sceny sprzed, a to już po spektaklu. Publiczność brawami dziękowała artystom za niezapomniany wieczór. Ciepłe przyjęcie naszego spektaklu i wspólny spędzony czas. Mam do Państwa wielką prośbę. Jeżeli podoba się Wam nasz spektakl, podzielcie się z wrażeniami z bliskimi, opowiedzcie przyjaciółom, zaproście ich, niech przyjdą i sami zobaczą. A jeżeli między Wami są tacy, co im się nie spodobało, to może być, że czuje się, że wpadli na coś nie takiego, zróbcie to samo. Zadzwonicie tylko i opowiedzcie o tym wszystkim, że to jest przepiękny spektakl i tak dalej dla waszych wrogów. Niech oni też wpadną. Producentem spektaklu jest Fundacja Kresy 2000 we współpracy z Ili Szpil, Biłgorajskim Centrum Kultury i Stowarzyszeniem Kulturalnym imienia Izaaka Baszewisa-Singera.